w innym świecie. Kilka witam tygodni na kanale Retrownia, gdzie będziemy grali sobie w Simon the Sorcerer 2. Teraz zapraszam do intra. To jest dekodramatyczne, więc skup się na chwilę. Skupmy się przez chwilę, za chwilę się dokładnie z wami przywitam, powiem co i jak. Rant. Nic, ojcze. Nie kłam. A co to? To tylko książka. Magiczna książka, nieprawdaż? Tak, ojcze. Skąd ją masz? Kupiłem od pewnego człowieka z wioski. Należała do potężnego maga zwanego Sordidem. Już ci przecież mówiłem. Wybij sobie z głowy te magiczne bzdury. Będziesz farmerem, tak jak twoi bracia. Ale ojcze... Ale? Żadnych ale. Koniec rozmowy. Tak, ojcze. A co do tego... Nie! Policzę się z tobą jutro. Gdybym był takim magiem jak Sordid, pokazałbym moim głupim braciom, kto tu rządzi. Podbiłbym cały świat! O! Kiedy żyłem, znany byłem jako Sordid. Ale Sordid nie żyje i... I? Cóż, mogę znowu stać się żywy. Z twoją pomocą zdobędziemy świat. Nauczysz mnie czarnoksięstwa? Tak. Będziesz mym uczniem. Co mam robić? Na początek? W jakiś czas potem. Świeżo wzniesiona forteca zagłady. Turyści oraz sarkastyczni recenzenci gier będą spaleni. Huhi, huha! Panie! Czego chcesz? Znalazłem go, panie. Doskonale. Doskonale. Jak go dorwiesz, o panie ciemności? Ty. Niezłe, nie? To jest szafa, panie. Aha. Za przeproszeniem, mistrzu, ale... To nie jest zwykła szafa, głupku. To magiczne urządzenie transportowe. Czytałem o czymś podobnym w książce dla dzieci. Rozumiem, obładca. Kiedy Simon w nią wejdzie, przyniesie go tutaj, a wtedy znowu będę żył. No. Także zaraz poznamy naszego bohatera. Co to jest u licha? Mam dosyć ludzi śmiecących w moim pokoju. Ciekawe, co jest w środku. Nic nie widzę. Jakby nie miała ścian. To wejdę do niej. Okej, teraz jest chwila, żeby wam opowiedzieć. Tak jak widzicie, jest to gra od Adventure Soft. Jest to druga część przygód Szymka Czarodzieja, bo to chyba tak po polsku było przetłumaczone.
Dlaczego gramy w dwójkę, nie w jedynkę? Dwójkę po prostu świetnie wspominam. Mam to, znalazłem to na płycie, jeszcze z gry komputerowe, takie było czasopismo. Miałem gdzieś nawet gazetkę z całym opisem, ale to już gdzieś musiało przepaść. Tutaj mam jeszcze podtytuł właśnie The Lion, The Wizard and The Wardrobe chyba, jak dobrze zdążyłem przeczytać. Co myślicie o nowym stroiku, he? To możemy ogólnie przeskipować, tylko właśnie chciałem wam powiedzieć, musicie mi dać znać, czy jest dobrze dźwięk. Bo troszeczkę przesterowałem, w sensie, że jest głośniej gra, jestem trochę ciszej. Chodziło mi o to, żeby głównie było słychać grę, a mnie tam tylko w międzyczasie, jak będę sobie coś dopowiadał. Będziemy sobie lecieć tak trochę z opisem, trochę z głowy. Ja tę grę przeszedłem ze 3 razy. I lewo. Dobra, wezmę mocniej. Po prostu to przeskipuję i tutaj już jesteśmy w tym świecie, gdzie nas ta szafa przeniosła. Sobie obejrzymy jeszcze kawałek intra. Dziadku, chodź szybko. To znowu on. Tymczasem fordycy zagłady. Nie wiem. Co się stało, o przewspaniały? Ta diabelska szafa pojawiła się gdzie indziej. Zawsze mi się coś takiego przytrafia. Całe życie nic tylko pech i nieszczęścia. Zaczęło się już jak byłem dzieckiem. I ojciec, ojciec... Panie! Tak? Sorry. Patos i złowrogość, o najokrutniejszy. No tak. Poślij po niego golemy. To gargojle o wszechwiedzący. Golemy, gargojle, wszystko jedno. Nie, panie. Gargojle mają skrzydła i nie... Po prostu załatw to, okej? Tak, pocierpię. Dorwę cię, Simon. Nawet choćbym miał od tego zginąć. Jesteś moim ostatnim składnikiem planu, by powrócić z zagrobu. Panie, a niech mnie. Simon, cieszę się, że wszystko w porządku. Nie spoufalaj się, dziadek. W ogóle... Skąd znasz moje imię? Ależ jestem Kalipso, Simona, jedynki. Więc to jest druga część. Niestety. Cudownie, no to dzień nie zaczął się najlepiej. W porządku. Kogo mam teraz uratować? Znowu uratuję świat. Nic o tym nie wiem. Przybyłeś w tym. Co? W szafie? Może to wygląda jak szafa, bo to jest szafa, ale jest tak naprawdę magicznym urządzeniem do przeskoku w inny wymiar. Najwyraźniej ktoś posłał po ciebie, by z jakiegoś powodu cię sprowadzić. Dobra, chwytam. Możesz mnie odstawić do domu? Proszę. To nie jest takie całkiem proste. Skąd wiedziałem, że powie coś takiego? Żeby wyprodukować wymagane 1,21 gigawatów mocy, potrzebujemy specjalnego paliwa. Nazywa się śluzowica. Śluzowica? Chyba chodzi o... To najpotężniejsze źródło energii we wszechświecie. Jasne. Gdzie ją znajdę? Niestety jest bardzo rzadka, ale może jej trochę być ukrytej w zamkowym skarbcu. Okej. W czasie twojej nieobecności naprawię szafę. No to wygląda na to, że długo tu nie pobędę. Gdzie jest ten cholerny zamek? W ogóle nie widać zamku. Dobra, już w końcu jesteśmy w grze. Tak jak mówiłem jeszcze, będziemy się trochę posiłkować opisem, bo wszystkiego nie pamiętam, ale będę się starał jak najwięcej grać z głowy, bo kilka razy przeszedłem już tą grę. Tak jak widzicie, jest to taka, no, dosyć komediowa przygodówka, bardzo ładnie narysowana, ale właśnie mamy dużo takich interakcji z graczem, dużo jakichś tam nawiązań typu, że właśnie to jest druga część gry, czyli takie, wiecie,
No po prostu luźne podejście do tego, czym to jest w ogóle. I tutaj, tak jak widzicie, mamy menu i tak pokrótce tylko wam powiem, o ile z głowy dobrze będę pamiętał, tutaj mamy taki przytyczek do przesuwania przedmiotów, tutaj możemy coś zobaczyć, tutaj możemy coś otworzyć, tym magnesem możemy coś podnieść, tutaj mamy ikonkę od rozmawiania, ten kapelusz chyba był od przebierania się, z tego co kojarzę, to chyba tylko raz się tego w grze używało. Tutaj dokładnie nie wiem, ale to jest chyba przedmiot do używania, w sensie możemy na coś kliknąć w ekwipunku i potem tego użyć na czymś. I tu jako prezent to możemy coś komuś dać. Tutaj mamy takie właśnie miejsce, gdzie będą się wszystkie nasze przedmioty pojawiać. A tak jak widzicie, Szymek jak się nudzi, to sobie tam odstawia różne akcje. I tutaj mamy jeszcze taką kartkę. Jest tu obrazek Zatoki Kalirii. O właśnie, i chyba z tego co pamiętam, właśnie jak tą kartkę użyjemy, to możemy sobie zapisać grę. Weźmy sobie, zapiszmy od razu, żeby nie było. Pyk. Mamy zapisane. No i teraz tak, musimy znaleźć tą śliwowicę, tak? Czy śluzowicę, już nie pamiętam. Śluzowicę. Śliwowica to co innego. Zaczniemy sobie tutaj od zwiedzania tego sklepu. Tutaj mamy plakacik. Pamiętam, że chyba na F11, czy na któryś z tych guzików, ale to nie działa tutaj. Można było zobaczyć wszystkie punkty, które coś robią. Sprawdźmy sobie na razie plakacik. Jest tu napisane, że w magicznym turnieju wybrany zostanie nowy mag dworu. No i to jest dla nas informacja, bo będziemy musieli się stawić na ten turniej, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze jedna prośba do was, teraz już na spokojnie. Dajcie znać, czy dobrze słychać grę, bo to jest najważniejsze, żebyście dobrze słyszeli grę, niekoniecznie mnie, bo ja gadam głupoty. A gra ma naprawdę fajne teksty. No to teraz wchodzimy sobie do sklepu, pogadamy sobie tutaj z Calypso i z Alix. Wiem, że tutaj musimy zabrać sobie ten barwnik. Takie wszystko jest... Mogę to sobie wziąć? Jasne. To jest wszystko strasznie malutkie i sobie wyobraźcie, że ja gram na okienku wielkości troszeczkę większej niż to moje okienko tutaj. Więc dla mnie jest wszystko strasznie malutkie. No niestety nie mogłem powiększyć, bo mi się rozkrzaczała ratio, czyli by było wszystko rozciągnięte, a tego nie chciałem, więc po prostu tak sobie poradzę. Nie jest to jakieś bardzo uciążliwe. Tutaj mamy jeszcze kij baseballowy, który też musimy sobie zabrać. Mogę to sobie wziąć? Jasne. I teraz sobie pogadamy z dziadziem i pogadamy sobie z Alix. Tu jeszcze sobie zerknijmy na tą szafę. Winię tę kupę złomu za wszystko. Ciekawe, kto to przysłał. No, generalnie będziemy jak najwięcej tutaj zwiedzać, bo te teksty to jest esencja tej gry, więc będę się starał nie pomijać niczego. I jeszcze taka ciekawostka, znaczy takie moje przemyślenia po obejrzeniu tego intra, jak już gram w tą grę po, nie wiem, ilu, 15 latach, że ten wstęp, te intro, to tak mi się skojarzyło z Harrym Potterem, farmer niedoszły, to taki Glizdogon, a ten, co chce odzyskać ciało, to Voldemort. Także my gramy takim Harrym Potterem, można powiedzieć. Nawet trochę się zgadza, bo też czarodziej. Dobra, gadamy sobie z Alix. Hej! Witam. Jesteś córką pana starszego, nie? Jesteś córką pana starszego, nie? Jestem Alix, dziadzia opowiadał mi o tobie. Dziadzio. No, w ogóle mamy tutaj takie humorystyczne teksty typu właśnie to. Ja oczywiście to kliknę. Dziadzio? Mówisz o tym starym pierdzielu za ladą? Nie mówił, że jesteś taki niemiły. Dopiero się rozgrzewa. Och, zostaw mnie. Ja chyba możemy jeszcze raz z nią pogadać. Gdybym rzekł, iż ciało twe piękne, byłbym beznadziejnym płacą. Byłbym beznadziejnym płacą. A, czyli chyba ją obraziłem. Zostaw mnie. Może kiedy indziej będzie chciała pogadać. Pogadajmy sobie z Calypso. Już nie będę... Hej. Będę się starał nie obrażać ludzi. Postępy? No, tak w sumie nic ciekawego tutaj nie mamy, ale sobie kliknijmy. Gdybym mógł wybierać, byłbym teraz w Filadelfii. Jesteś bliżej odnalezienia śluzowicy? O, jakieś rady. Jakieś rady? Nie. Raczej nie. Wiedz, że jeżeli w sobie poszukasz odpowiedzi,
Daruj sobie. Prosiłem o podpowiedź, a nie o wariackie filozofowanie dziadka Mroza. Te teksty są świetne. Słów moich, bo wędrowcze ścieżki twe do wiedzy poprowadzą i nie ma już na niego sposobu. Dziadek tutaj jak trener personalny. Mogę jeszcze coś? Zupełnie nie wiem, co robić. Naprawdę chciałbym ci pomóc, ale jestem tylko starym głupcem. Oto słowa mędrca. No dobra, czyli tu nic mądrego się nie dowiemy. Idziemy do tego zamku, tak jak było powiedziane. Musimy się dostać do zamku. O, tutaj mamy jeszcze, wam pokażę cały świat. Możemy sobie na razie iść do Mr. Tatu, Fontanna, Mac Swamplings, ulica Handlowa, Doki. Tam chyba się będą jeszcze odblokowywać nowe rzeczy. Konkurs magów, rynek. No i do zamku. Na razie pójdziemy do zamku. Jeszcze powiem tak tytułem w sumie wstępu, chociaż przez 16 minut, ale właśnie a propos czasu, że te odcinki z Szymka Czarodzieja będę się starał robić troszkę dłuższe. Raczej jak ktoś po prostu się interesuje przygodówkami, to i tak sobie obejrzy, a jak nie, to i tak nie będzie oglądał, więc te odcinki będą tak pomiędzy 25 a 30 minut, jeden. Pierwszy, no to wiadomo, najwięcej nam intro zabrało, ale potem już będzie z górki. Tak, ty. Kto ja? Ty. Nie możesz się tu kręcić, koleś. No co? To jest zamek królewski, mały. I? Pętanie się w okolicy jest wzbronione. To znaczy, że nie wolno tego robić. Więc spadaj, jeśli ci facjata miła. Ej, chłopaki, dajcie spokój. Wygląda, jakby naprawdę musiał dostać się do zamku. Lepiej go wpuśćmy. Jeśli tylko pokaże identyfikator. O. Jaki identyfikator? $24 powinny wystarczyć. A. $78. Pomyślmy. Podatek, czyszczenie zbroi i pieczątki. Pieczątki, atrament, olej do mostu. Lista nie ma końca. W sumie to będzie razem $78. Fajny. O, jestem nowy, ile tu dolar? Potrzebujemy tą informację, bo będzie potem taka zagadka z obliczaniem. Jestem tu nowy. Ile to dolar? W skrócie, $1 to 256 pensów. 16 pensów to grosz. A 64 to korona. Dwie korony to szyling królowej. A 3 korony to szyling króla. $5 to srebrny suweren. Z których 3 to złoty suweren. A $45 to królewski herb. Proste, nie? Bardzo prosta matematyka i w ogóle waluta. Jak wam dam autograf, to styka? Jak dam wam autograf, to styka? Jesteś sławny czy coś? Zapomnijcie. Wiesz co? Załatw nam forsę i wtedy styka. Dobra. Dobra, załatwię tę forsę. I pospiesz się. W końcu inflacja to brzydki wyraz. Dobrze widzieć strażników trzymających wysokie morale. Jako przykład prospołeczny. Hej! Tak? Jak chcesz zarobić trochę kasy, król szuka nowego maga. Możesz skorzystać. Turniej odbywa się w parku w centrum miasteczka. Jak widać, w każdym jest odrobina dobra. To już jest kolejna rada właśnie odnośnie tego konkursu magów. Co do tych walut, no to normalnie bym sobie to szybko zapisał na kartce, ale tutaj już, jak mówiłem, będę się trochę posiłkował, więc mam to już spisane. I teraz sobie pójdziemy na ulicę Handlową. To było tutaj. Właśnie tutaj będą takie zagadki chyba, z tego co pamiętam, odnośnie tych walut. Właśnie dlatego to potrzebowaliśmy wiedzieć. Porozmawiajmy sobie z handlarzykiem najpierw. Pyk.
Witaj, dostawco rzeczy metalowych. Witaj, przybyszu z innego wymiaru. A skąd to wiesz? Proste. Tylko dziewczyny noszą tu u nas koński ogon. Życie mnie nie oszczędza. Gościu go od razu pocisnął. Jeszcze raz chcemy z nim pogadać. Witam znowu. Witaj. Jak tam interes? Jak tam interes żelazny? Wciąż na czasie. Modny i zyskowny jak zwykle. Jedynych problemów przysparzają mi pieniądze. Jak to? Od kiedy król zmodernizował system pieniężny, kompletnie się pogubiłem. Nie rozumiem tych dolarów, szylingów i innych wynalazków. A teraz muszę wypełnić formularz podatkowy i nie daję sobie rady. A dokładnie to o co chodzi? W formularzu 331b, rozdział 5, akapit 3, paragraf 4, trzeba wszystkie sumy wpisać w dolarach. Nie jestem pewien, czy wszystko dobrze pozamieniałem. Może ty mi pomożesz? W ogóle to też takie nawiązanie do biurokracji, że to wszystko takie formularz jakiś, no właśnie, co to formularz? Co to formularz 331b? Opodatkowane zarobki handlarzy żelastwem, mimów, tudzież tych, co posiadają skarby smoków, za wyjątkiem smoków. Nie ma chyba takich zbyt wielu. Ha, i to jeszcze nie można się do nich odezwać, tylko udają, że niby włażą prosto na ścianę i w ogóle. Miałem na myśli tych, co posiadają skarby smoków. Co? Ich też jest od cholery i też nie chcą się odzywać. W każdym razie, to co? Pomożesz mi w liczeniu? No i pomożemy mu. Jeśli mi się to opłaci. Mam trzy problemy do rozwiązania. Nawijaj. Dobra. Ile dolarów jest w złotym suwerenie? I już patrzymy. Złoty suweren to są trzy suwereny. A jeden srebrny suweren to jest 5 dolarów, czyli 15. Chyba 15. Tak właśnie myślałem. Dobra. Co dalej? Ile dolarów to 16 groszy? 1 grosz to jest 16 pensów, czyli 16 razy 16, 256. Czyli 1 dolar. Dokładnie 1. To też już mam. Został tylko jeden problem. Cały aż płonę. Ile złotych suwerenów jest w herbie? Złotych suwerenów jest w herbie. Tu już wyliczyliśmy, że jeden złoty suweren to jest 15 dolarów, a 45 dolarów to jest herb królewski, czyli 3. Chyba. Zaraz się okaże. Chyba 3. I tu też się z tobą zgadzam. No to tylko chyba 3 były zagadki. W ogóle nie potrzebowałem twojej pomocy. A gdzie moja nagroda? Mogę ci dać leworęczny łom. Wielkie dzięki. Oto lekka dawka edukacyjna. No to mamy leworęczny łom. Łom dla leworęcznych. Cokolwiek to znaczy. Teraz pójdziemy sobie do sklepu ze śmiesznymi rzeczami tutaj. Tam jeszcze chyba po prawej był grubas, który tkaninami handlował. Tam też będziemy musieli akcję rozwiązać. Tutaj musimy tą książkę z dowcipami ukraść i chcę na razie sobie to zerknąć. Reklama śmierdzących bomb. Aha. On chyba coś będzie... Jeszcze ich nie mam. Wciąż pracuję nad składnikami. A, my tutaj chyba musimy poczekać, aż on założy tą maskę. No, spróbuję w sumie teraz to podnieść, zobaczymy co się wydarzy. Aha, dobra. No to pogadamy sobie ze sprzedawcą w ogóle, co on tutaj jeszcze ma ciekawego. Nic więcej nie ma. Pogadajmy sobie z nim, bo wygląda co najmniej dziwnie. Przepraszam. Nie ruszaj się. Widzisz ten kwiatek? Tak. Na pewno? To podchwytliwe pytanie. A!
skończyłeś już? Tak mi przykro, to tylko taki żarcik. No, zgoda? Okej. Okay. Tak się kończą zabawy z panem jajcarzem. Och, co za baran. Złapać się na stary numer z prądem, a głupich ponoć nie sieją. Nie zniosę tych upokorzeń ani sekundy. Dobra, jeszcze tutaj musiałem ten plakat drugi zobaczyć, bo to będą rzeczy, które nam się przydadzą w przyszłości. Teraz na razie mówił, że tego jeszcze nie ma. Cóż, czy to nie pan naiwny? Pan naiwny? Uważaj, za tobą! Teraz rozumiesz? Nic tam nie ma. Właśnie! Chyba jesteś najbardziej irytującą osobą, jaką spotkałem. Moja wizytówka. Ja już bym nic od niego nie brał. Doktor J. Beadle, kreator dowcipów i kostiumów. Kostiumy na zamówienie. Jesteś doktorem? Psychologia negatywna. Psychologia negatywna? Ludzie przy mnie odnajdują tę swoją gorszą stronę. Super. Dobra, tutaj generalnie z tego, co ja pamiętam, będziemy musieli do niego przyjść, żeby nam uszył kostium, skoro on już jest takim fachowcem od tych kostiumów. Tylko potrzebujemy materiał i coś tam jeszcze, ale chcę jeszcze zerknąć na ten drugi plakat. Pierd proch. Pełny odlot. To ma wyjątkowy potencjał. 16 puszek fasoli w jednej kapsule. O Jezu. Dobra. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, na pewno zauważyliście, że w tych starych przygodówkach często było tak, że właśnie głos był podkładany pod inną postać. Tak jak tutaj była sytuacja, że Simon coś mówił, a był głos tego doktorka. Nie wiem, czego to wina, czy ci twórcy wtedy po prostu dubbingów nie widzieli tego dokładnie, jak to robią. Albo po prostu mieli pewnie jakieś błędy w skryptach, potem tego nikt nie sprawdził. No nie wiem, może wyznacie jakieś dobre wytłumaczenie na to. Tutaj generalnie mamy kupa tą śmiechu. Księgę dowcipów. Na razie do grubasa nie idziemy, bo potrzebujemy materiał właśnie, żeby nam zorganizował, ale nie mamy i tak za co. Więc pójdziemy sobie jeszcze do domu trzech misiów. A, tu jeszcze bagno się pojawiło. No i teraz domek trzech misiów. Od trzech misiów sobie, tutaj w ogóle jest świetna akcja. No, generalnie tutaj jest dużo właśnie nawiązań do różnych tam baśni i tak dalej. Drzwi, ja spróbuję zapukać do drzwi, nie wiem, jak młotkiem? A nie, to jest, żeby użyć. Co niby mamy przez to osiągnąć? Zrobię otwórz. Niezły pomysł. Może wyrwę zasuwy i rozerwę łańcuchy gołymi rękami. Dobra. Jeszcze przedstawimy sobie ten znak. Te znaki sprawiają wrażenie niezupełnie powitalnych. Niezupełnie powitalne, dobra, ale możemy sobie stąd wyjąć list i to nam się przyda. Sprawdźmy sobie ten list. Zaadresowany do trzech misiów. Aha, czyli na razie tylko tyle. Ale ja już pamiętam, co trzeba będzie z tym zrobić. Tutaj będziemy musieli za pomocą tego listu sobie otworzymy drzwi, że tak powiem, ale jak to będzie, to zobaczycie. Dzisiejszy odcinek już bym chciał zakończyć. Informacja jeszcze jest taka, że będzie się to pojawiało standardowo w środę i w soboty, prawdopodobnie koło godziny 18. I odcinki będą trwały, tak jak mówiłem, maksymalnie do pół godziny, no chyba, że tam coś akurat wyjdzie, ale tu mam trochę większą kontrolę, nie tak jak na przykład w Maxie Payne, że muszę dokończyć planszę, tu mogę w każdej chwili sobie zapisać. Tak więc zapisujemy sobie grę i wrócimy sobie do tego już w środę i potem w sobotę i tak aż do ogrania gry. Ona nie jest aż taka długa, więc myślę, że będzie może, nie wiem, z 6 odcinków, może 7. Zobaczymy. Także teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!